Dzień dobry, witam wszystkich. Przykro mi bardzo, że nie udało mi się dzisiaj postawić kropki na i, ale słowa uznania dla Jarko Nieminena, który mimo to, że rozegrał więcej setów ode mnie i wykazał się dzisiaj przede wszystkim doświadczeniem, pokazał, jak fantastycznie jest przygotowany fizycznie do sezonu i znowu powraca na szczyt swojej kariery. Także chylę mu czoło, robiłem dzisiaj co mogłem, zmieniałem rytm. Powiem tak, tenis jest takim sportem, gdzie jedna z tej piłki decyduje o wszystkim. Dzisiaj tak się stało, szkoda, że to nie było w moją stronę. Szkoda, że nie udało się dzisiaj zdobyć tego trzeciego punktu, ale dalej walczymy. Michał jest na korcie i mam nadzieję, że to właśnie jego doświadczenie dzisiaj pokaże, że to on postawi kropkę na i pokonamy Finlandię.